Godzina 8.51, a przy naszym telefonie kolejny gość, pan Jakub Kumoch, politolog, dyplomata, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Szwajcarii, a od 2020 roku ambasador w Turcji. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzisiaj jesteśmy w przededniu, dzisiaj jest Wigilia na bardzo ważnego dnia. Mówię tutaj oczywiście o dniu upamiętniającym Polaków ratujących Żydów. Pan w tę obronę dobrego imienia, a także pamięć o tych Polakach się zaangażował. I mamy kolejną informację, że lista Ładosia udostępniona została na stronie Instytutu Pileckiego. Panie ambasadorze, może przypomnijmy o tej liście, dlaczego ona jest istotna i dlaczego teraz już ją możemy przeczytać. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Tutaj taka mała korekta. Ja się nie tyle zajmuję obroną dobrego imienia i nie do końca mam przekonanie co do prawdziwości czy pełności tego typu sformułowania. Byłem ambasadorem w Szwajcarii, zajmowałem się przywróceniem pamięci o moim poprzedniku. To jest chyba dosyć naturalne. I na samym początku teraz zajmowałem się sprawą Ładosia z moimi współpracownikami. Byłem przekonany, że mamy do czynienia z jakąś marginalną akcją. To oczywiście należy ją upamiętnić, ale pewnej wagi historycznej jej nie należy przeceniać. Gdy sporządziliśmy tę listę razem dzięki pomocy Instytutu Pileckiego, ale również Żydowskiego Instytutu Historycznego, Muzeum Auschwitz, Instytutu Pamięci Narodowej, okazało się, że jest na niej 3200 osób. I że z numerów paszportów latynoamerykańskich wynika, że ich powinno być 8 do 10 tysięcy, więc cały czas szukamy tych brakujących 5-7 tysięcy ludzi. Bardzo chciałbym, żeby zaczęli się zgłaszać do nas ludzie, potomkowie Żydów, ocalałych z zagłady, w których domach znajdują się ciągle paszporty Ładosia, a wiemy, że takie paszporty są. Pytała pani o to, co takiego ta lista przedstawia. Jest to lista nazwisk osób, które w czasie zagłady Żydów, w czasie II wojny światowej były w posiadaniu paszportów latynoamerykańskich, paszportów Paragwaju, Hondurasu, Haiti i Peru, które to paszporty zostały sfabrykowane w Szwajcarii. Praktycznie wszystkie paszporty tych państw, znaczna większość pochodziły właśnie ze Szwajcarii, a kluczową rolę w ich sfabrykowaniu odegrało ówczesne polskie prezydentstwo. Ja jeszcze wrócę, panie ambasadorze, że powiedziałam o tym, że broni pan dobrego imienia w kontekście tego, że po prostu mówi pan też prawdę tę nieznaną, która często jest pomijana. O tym, co odkryliśmy. To, że ta historia jest dla polskich chwalebna, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast ona jest prawdziwą historią. To jest prawdziwa historia, a jak pan się spotyka, pan rozmawia z najróżniejszymi politykami, z dyplomatami, to czy Polska jawi się jako kraj antysemicki? Czy my mamy taką łatkę przypiętą? Nie, ja myślę, że jest przesada duża w tym przedstawianiu złej opinii o Polsce. Polska tak postrzegana nie jest. Nawet często w środowiskach dyplomatycznych wiedzy nie ma na temat tych oskarżeń, na temat polskich obozów. Mówię, to szok. Czasami się pytają, o co chodzi, bo czytałem artykuł, bo zupełnie nie rozumiem, dlaczego do was się akurat ktoś tutaj przyczepia. Natomiast problemem pewnym wizerunku Polski są jakby dwa. Jest tak zwana pseudoakademia, czyli nazwijmy to tak, badacze, którzy wykraczają poza zakres swoich badań, natomiast bardzo chętnie udzielają błyskotliwych wypowiedzi medialnych, podkręcając własne ustalenia. To jest jedna rzecz. A druga to są niedoświadczone media, które bezkrytycznie przepisują to, co im się podaje w takich radykalnych wypowiedziach na tacy. Ale to dotyczy tylko Polski. To jest generalnie niestety kwestia kryzysu akademii i kryzysu mediów. To jest ważne i to jest istotne. Czy ma pan na myśli może pana profesora Grabowskiego i panią profesor Engelking i ich tezy? Ja w ogóle tezy? Nie chciałbym tutaj mówić o nazwiskach, zwłaszcza profesor Engelking tutaj, której nigdy się nie wypowiadałem, nie znam. Znam z badań. Natomiast myślę, że ta tendencja
jest szersza niż jedna osoba. Po prostu istnieje pewna pokusa w naukach historycznych, w naukach humanistycznych, aby powiedzieć coś, zabłysnąć jakąś radykalną tezą i być z tej radykalnej tezy znanym. I nawet koniecznie trzeba tej tezy umieć obronić na konferencji. Wystarczy, że się ją wygłosi, a potem każdego, kto ją krytykuje, nazwie się prześladowcą, przedstawicielem reżimu, kimkolwiek. Taki jest niestety świat. Jak w Turcji mówi się o Polsce właśnie w kontekście tych relacji polsko-żydowskich i kontekście historycznym? Turcja w ogóle nie ma takiej kwestii. W Turcji nie ma takiej kwestii jak stosunki polsko-żydowskie. Największą kwestią są stosunki polsko-tureckie, które są znakomite. Turcja, Polska ma bardzo dobrą opinię w moim państwie przyjmującym. Nawet kwestie dawnych wojen polsko-tureckich są traktowane z honorem, takim honorowo i z wielkim szacunkiem. Polska jest odbierana. Nie ma tutaj tego tematu. Tym bardziej, że w Turcji mamy wspólną historię z II wojny światowej. Mówię o działalności konsula Wojciecha Rychlewicza, który wystawiał Żydom zaświadczenia, że nie są Żydami, że są katolikami. Przy całkowitym milczeniu, bierności i wspieraniu prawdopodobnie przez władze tureckie Polska przemyciła, przeszpuglowała, można powiedzieć, przez Turcję co najmniej kilkaset osób. Jeżeli nie ratując im życia, to przynajmniej bardzo mocno pomagając im uniknąć kłopotów. Pamiętamy zamach stanu w Turcji z 2016 roku. Mówił pan ambasador o wolności mediów. Mówił pan o tym, że to jest bardzo ważne. Jak dzisiaj ta kondycja, jeżeli chodzi o media, wygląda w Turcji? Bo tamte zdjęcia sprzed niemalże 5 lat nie napawają nas optymizmem. Po pierwsze, ja bardzo ostrożnie wypowiadam się zawsze na temat państwa przyjmującego. Po drugie, zamach stanu w 2016 roku istotnie był wielką narodową tragedią i wielkim wyzwaniem dla państwa tureckiego. Na szczęście, ta krwawa próba przejęcia władzy się nie udała. Przypomnę, że wówczas nie tylko próbowano zamordować wybranego prezydenta, ale również zbombardowano wybrany parlament. Czy się komuś parlamenty nie podobają, czy podobają, to sam fakt zrzucenia bomb na parlament jest czymś przerażającym i nie znajdującym usprawiedliwienia. Natomiast mówiąc o Turcji w ogóle, proponowałbym patrzenie szerzej w aspekcie kilkudziesięciu ostatnich lat, a nie w kontekście kilku ostatnich lat. Jeżeli popatrzymy z kolei wężej, to widzimy, że Turcja proponuje teraz bardzo szeroko zakrojony plan reform, również w dziedzinie praw człowieka. My się z uwagą oczywiście temu planowi cała Unia Europejska, nie tylko Polska, przyglądamy, bo wiemy, że Turcja jest dla nas bardzo istotnym partnerem, zwłaszcza w sprawach dotyczących bezpieczeństwa. I jest tak, jest cennym członkiem NATO. Jak wiemy, jak mówią o nim także sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Więcej o Bliskim Wschodzie i więcej o Turcji, panie ambasadorze, porozmawiamy następnym razem, dobrze? Jeżeli Turcja jest Bliskim Wschodem, dla nas Turcja jest przede wszystkim państwem europejskim i ważnym sojusznikiem w rejonie Morza Śródziemnego. Postrzegamy Turcję jako jak najbardziej ważny europejski naród. Ani Turcy nie pochodzą z Bliskiego Wschodu, ani państwo tureckie nie do końca. Ale rozumiem oczywiście ten skrót myślowy i tak najbardziej bardzo chętnie porozmawiam kiedyś o regionalnej roli Turcji. Tak, bardzo dziękuję. Jakub Kumoch, były ambasador Szwajcarii, a teraz ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Turcji. Dziękuję bardzo i pięknego dnia życzymy. Dziękuję serdecznie. I my przypominamy oczywiście o tej liście, o tym bardzo ważnym wydarzeniu. Lista Ładosia udostępniona online na stronie Instytutu Pileckiego. Mogą państwo przeczytać, zobaczyć więcej i cały czas poszukiwane są kolejne nazwiska, około 5 do 7 tysięcy Żydów. Godzina 9:00 punktualnie jest już na naszych zegarach. I dzisiejszy poranek wnet to Helena Gruszewska, a także Aleksander Olek Zaleski. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dzisiaj muzycznie białoruska muzyka. Pozdrawiam, pięknego dnia.